Michel Gud, Pięcioro Małych Indian. Wydawnictwo Sonia Draga. Z języka angielskiego przełożyła Elżbieta Janota. Czytają: Elżbieta Kijowska, Michał Klawiter, Beata Olga Kowalska, Małgorzata Lewińska, Lidia Sadowa i Marcin Stec. Dla chłopca Jaya Daniela Guda. Mój lojalny synu własne odbicie, które ujrzałam w twoich oczach, było i wciąż jest moją liną ratunkową, a także dla każdego przerażonego dziecka, które zabrali. Prolog Klara stała za należącą do Marii chatą, od ziemi biło ciepło późnego lata. Patrzyła w dół zbocza, obserwując jak pomocnicy gospodyni przygotowują z potów. Odwróciła się i skierowała w stronę drzwi chaty, ale rozproszył ją srebrzysty błysk. Spojrzała na wschód i dostrzegła początki licznych ścieżek, którymi wraz z Marią wędrowały przed wieloma laty. Wydało jej się, że zauważyła swojego od dawna nieżyjącego psa. Widmowy powidok pędzący przed nią, dokładnie tak jak wtedy. Ruszyła ku szlakowi, którym często chodziły, by zastawiać sidła, a z zagajnika wokół szałasu dobiegało ciche, niesione wiatrem, podzwanianie. Szła nie zważając na godzinę i zawróciła dopiero, gdy słońce stało już wysoko na niebie, a wszędzie wokół niej migotały brzozowe liście. Kiedy dotarła do chaty, właśnie minęło południe. W drzwiach stała Kendra rozglądając się w różne strony, a gdy jej wzrok padł na Klarę, powitała ją uśmiechem. Zastanawiałam się, gdzie się podziewasz. Wszystko w porządku? Dużo tu wspomnień. Klara wyciągnęła ręce i uściskała młodą kobietę. Kendra była dla niej jak dziecko, którego nigdy nie miała. Córką jej najbliższej i najstarszej przyjaciółki. Weszły razem do chaty, gdzie zastały Marię zajętą szykowaniem misy do okadzania. Chodźcie tu obie! Klara i Kendra usiadły z Marią, a ta zapaliła pęczek kadzidła specjalnie dobraną mieszankę różnych leków. Gdy zaczęła się modlić w swoim miękkim kri, Klara pochyliła się i wzięła Kendrę za rękę. Modliły się w ciszy, a Maria przygotowała ofiarę dla przodków. Gdy otworzyły oczy poczuły się odprężone aura spokoju dodawała uroku prostemu wnętrzu chaty ciężarówka wkrótce tu będzie klara nachyliła się do marii wiesz kendra została lekarką pierwszą indiańską lekarką w kanadzie kendra od razu ją poprawiła rdzenną klara przewróciła oczami rdzenną indygenną wszystko jedno mnie możesz nazywać indianką dopóki nie poprawią tego w ustawie o indianach maria nakryła jej dłoń swoją no już nie rozmawiamy tu o polityce maria też jest lekarką klara pokiwała głową patrząc na kendrę mnie bez wątpienia postawiła na nogi kendra wzruszyła ramionami wyraźnie zmieszana klara roześmiała się i ścisnęła dłoń młodej kobiety Tyle, że Maria zajmuje się medycyną zupełnie innego rodzaju. Całą wiedzę zdobyła tutaj. Nie potrzebowała do tego żadnych elitarnych szkół. Wszystkie trzy zamilkły w oczekiwaniu. Nie minęło dużo czasu, zanim nadjechała ciężarówka. Kierowca wygramolił się z kabiny i pomachał kobietom, które wyszły mu na spotkanie. Maria skinęła głową i wskazała: Przyszła się, kręci się kilku pomocników. Będziesz ich potrzebował. Kierowca ruszył przed siebie i okrążył chatę, a kobiety wróciły do środka, gdzie Klara zaparzyła herbatę dla nowo przybyłej. Vera, żona kierowcy, przysunęła sobie krzesło do kuchennego stołu. Znalazłaś miejsce? Maria przytaknęła. Niedaleko szałasu. Klara ledwie zdążyła nalać herbaty, gdy Maria kiwnęła głową w stronę okna. Pomocnicy już tu są. Stała, gdy mężczyźni dołączyli do nich w chacie. Jeden z nich zwrócił się do Marii. Gotowe? Znów przytaknęła, podnosząc swój tobołek. Wy, mężczyźni, zniesiecie ją na dół, pójdziemy za wami. Wszyscy zebrali się wokół pikapa. Mężczyźni sunęli spaki trumne, obeszli chatę kierując się w stronę słońca i zeszli po zboczu w stronę wykopanego w ziemi dołu. Zgromadzili się wokół otwartego grobu. Mężczyźni ostrożnie opuścili trumnę do surowej ziemi. Klara szlochała. Do odszukania szczątków Lili potrzebny był oddany sprawie śledczy i nawet mimo jego nacisków ledwie udało się przekonać Kościół, żeby im ją oddał. Znaleźliśmy Cię, Lili, i sprowadziliśmy Cię do domu! szepnęła Klara. Kendra objęła ją ramieniem. Nie mogłam cię tam zostawić po tym, co ci zrobili. Nareszcie wróciłyśmy do domu, ty i ja. Maria zainicjowała modły, a pomocnicy przyłączyli się do niej swoimi głębokimi głosami. Ręczne bębenki wypełniły powietrze wokół nich aurą spokoju, ale i oczekiwania. Gdy skończyli honorową pieśń, Maria poprowadziła całą grupę ku szałasowi potów, do którego weszła jako pierwsza, po czym zaprosiła do środka pozostałych. Najpierw Kendrę, by usiadła obok niej, a później Klarę, która spoczęła obok Kendry. Utworzyli krąg, a tymczasem pomocnicy wnieśli rozgrzane do białości kamienie i umieścili je w zagłębieniu na środku. Maria znów rozpoczęła modły, kładąc na kamieniach szałwie i cedr. A w górę wzbił się magiczny, leczniczy aromat, który wkrótce wypełnił szałas. Klara nachyliła się i ujęła dłoń Kendry. Hej, doktorko! rzuciła z uśmiechem. Szykuj się na sesyjkę uzdrawiania. Pomocnicy zamknęli drzwi. Keny Kenny tylko raz obejrzał się przez ramię, mocno ściskając w ręku ster. Chmury kłębiły się dziś tuż nad powierzchnią morza. Zmiennokształtne opary, jak spod pędzla malarza, całkowicie przesłaniały wyspę. Szkoły misyjnej mogłoby tam w ogóle nie być, jakby mogła okazać się jedynie złym snem, tak doszczętnie ginęła w gęstej przybrzeżnej mgle. Gdy po raz pierwszy zobaczył misję, miał sześć lat i tłoczył się w łódce z mniej więcej tuzinem innych maluchów a wieża przebijała się przez chmury, jakby dryfowała nad nimi, oderwana od ziemi. Gdy łódź przybijała wtedy do brzegu, siedział odrętwiały, ogarnięty uczuciem, którego nie rozumiał. Teraz znał je aż za dobrze. Całkowita bezradność stanowiła w misji jego chleb powszedni. To, że przyzwyczaił się do tego uczucia, nie znaczyło jednak wcale, że łatwiej było je znieść. Sięgnął do kieszeni, by upewnić się, że wszystko jest na swoim miejscu i wyjął z niego skrawek papieru. Złożono go kilkakrotnie, aż zmienił się w mały kwadracik. Pomyślał o Lucy, która tamtego dnia podała mu liści gwiadalni, ryzykując lanie. Odczytał go ponownie, co w ostatnich tygodniach robił raz po raz. Jesteś odważny. Przy każdej lekturze wzbierała w nim determinacja, ale też upokorzenie. Bo przypominał sobie, że gdy Lucy przekazywała mu liścik, miał na sobie sukienkę w purpurowe kwiaty, ogoloną głowę, a na szyi tabliczkę informującą pogrubionymi czerwonymi literami: Jestem uciekinierem. Chwilę wcześniej brat obnażył mu tyłek w obecności wszystkich dzieci zgromadzonych w jadalni i bez końca okładał go wiosłem, zdecydowany doprowadzić go do płaczu i coraz bardziej wściekły, gdy mu się to nie udawało. Przeszedł go dreszcz, mimo że słońce grzało mocno przez poranną mgłę. Uniósł rękę i dotknął ogolonej głowy. Włosy dopiero zaczęły odrastać. Brat dość niedelikatnie obchodził się z maszynką. Po poprzedniej próbie ucieczki i karnym goleniu, kenemu zostały na skórze blizny, przypominające wezbrane rzeki. Wtedy złapała go kanadyjska królewska policja konna, niecałe pięć kilometrów od szkolnego doku bo silnik łodzi padł i skazał go na dryfowanie. Łatwy łup. Nieważne jak bardzo się starał, nie mógł przestać rozmyślać o Hołim. O tym, jak leżał w swoim łóżku, zakrwawiony i obity. Nawet gdy wypełniał umysł obrazami przedstawiającymi mamę, dom czy wędzarnię, nie mógł temu zaradzić. Wizja Hołego podążała za nim niczym zimny wiatr, podczas gdy łódź gładko prześlizgiwała się po spokojnym morzu. Tego pogodnego ranka Kenny otworzył oczy zdumiony, że już po raz kolejny brat nie przyszedł po niego w nocy. Wstał wraz z pozostałymi chłopcami, umył się i ubrał przed poranną modlitwą. Zerknął na sąsiednie łóżko i zauważył, że Howie wciąż śpi. Stanął między nim a drzwiami, chcąc ukryć go przed wzrokiem siostry, zajętej na drugim końcu dormitorium nieszczęśnikiem, który zmoczył łóżko. Pst Wilfred! Obudź Hołiego, zanim siostra zobaczy. Wilfred trącił kolegę, próbując wyrwać go ze snu. Hoł w dalszym ciągu leżał bez ruchu. Wilfred spojrzał na Kenego i wzruszył ramionami. Szturchnął Hołiego trochę mocniej. Nadal nic. Kenny pochylił się nad przyjacielem. Hołi, wstawaj! Siostra cię zaraz zobaczy! Wilfred dał Kenemu kuksańca. Za późno. Siostra szła wielkimi krokami między rzędami łóżek. Jej habit szeleścił, welon powiewał za nią niczym złowrogi czarny ptak. Zerwała schął jego okrycie, chwyciła za materac i przechyliła go, aż chłopiec sturlał się na podłogę. Zaległ tam nawet nie drgnąwszy, a zakrwawione prześcieradło i poduszka wylądowały na jego nieruchomym ciele.